Śledzę profil na Instagramie Motywu i oni bardzo dużo wrzucają jakichś memów albo krótkich filmików, albo zajawek. Też ja zawsze rozmawiam poza reżyserem, z producentką, oni byli bardzo zadowoleni. No i po tych krótkich filmikach i reakcjach widzów widzę, że się bardzo dobrze przyjęła para, którą Żyleta tworzy z komisarzem Schulzem, z głównym bohaterem. I Michał Czernecki, który jest cudownym aktorem i bardzo fajnym kompanem do pracy, pozwolił mi obok siebie stworzyć postać, bo ja chciałam stworzyć postać niebanalną, dlatego że sama się wahałam, czy przyjąć następną rolę policjantki. Mówię, dobra, słuchajcie, ja mogę wejść w policjantkę, ale ona musi być kompletnie odklejona, inna. I najlepiej, żeby była niezdarą, się jąkała i potykała o własne nogi. A jeżeli ona już ma taki pseudonim Żyleta, to na pewno nie dlatego, że jest twarda, tylko dlatego, że się cięła. No i wtedy producentka powiedziała, Dorota, rób co chcesz, podoba mi się to i masz moje błogosławieństwo. Starzy porębscy chcą adoptować twojego syna. Pomożesz czy nie? Zastanów się. Paweł Maślona, reżyser, też mi się to spodobało. No i tak pozwoli mi stworzyć Żyletę. No i to właśnie ci się najbardziej w niej podoba, to, że jest wcale nie taka twarda, jak byśmy sobie wyobrażali, że będzie policjantka. No właśnie dlatego, że nie ma co cały czas opowiadać pewnej kliszy, do której jesteśmy przyzwyczajeni, a mi się też nie chce grać kliszy. Mhm. Więc ja wychodzę z takiego założenia, że moja praca jest za dużą moją miłością, żebym grała coś, czego nie chcę. Ale to samo. Tak. Więc, no i też podobała mi się, kto będzie tam grał, podobał mi się sam scenariusz i chciałam po prostu się tym znaleźć. No dlatego ta Żyleta jest taka jaka jest, no i ten Schulz, który ją tak poniewiera, wszystko tam się ułożyło. Tam się wszystko klei, nawet między relacją, w tej relacji między bohaterami. Tak, naprawdę sobie to dopiściliśmy. Paweł bardzo polubił naszą dwójkę, nasz tandem i rzeczywiście sprawiał nam przyjemność kombinowanie na bieżąco, no bo jak masz, wydaje mi się, pamiętam jak zaczęłam grać z Krzysiem Materną w teatrze, którego podziwiam poczucie humoru i sposób, jak on stworzył Man i Materna, świetny duet. I pamiętam, że on mi powiedział, jak grasz w duecie komedię, zawsze ktoś się musi poślizgnąć na bananie. Nie bój się tego. I grając właśnie z Michałem, to jest niesamowite, że wiesz, że mogliście się poślizgnąć, który tak, jest on kumał też, że ja nie muszę, wiesz, że ja mogę być tam największą melepetą, albo on może mi robić największe świństwa, bo to będzie zabawne. Mhm. Super, to moja postać, wiesz, będzie pogubiona, albo to jej nie wyjdzie, albo coś tam, albo ona go będzie tak strasznie chciała ratować, bo ona się w nim podkochuje, wiesz, a z drugiej strony go tak traktuje jak przyjaciela, no że tam nic się nie zgadza.